Witam Cię serdecznie, z tej strony Mirosław Skwarek i w tym nagraniu pokażę Ci, jak możesz sprawdzić właśnie za pomocą reklamy na Facebooku, menedżera reklam, między innymi na przykład to, ile jest Polaków w danym mieście, w danej miejscowości. I sprawdzimy sobie to teraz troszeczkę na fali tych informacji związanych z koronawirusem, miastem Wuhan w Chinach, czyli chcemy sobie sprawdzić, ilu jest tam Polaków. Jak można to sprawdzić za pomocą menedżera reklam? I oczywiście w każdym innym mieście, czy w każdym innym państwie, czyli jeżeli chcesz sprawdzić, ilu jest Polaków we Francji, albo na przykład ilu jest mieszkańców Ukrainy w Polsce, czyli na przykład chcesz zbadać sobie rynek, jeżeli prowadzisz biznes i chcesz ustawić reklamę, to Facebook ma takie dosyć proste narzędzie. Oczywiście wiadomo, że w Chinach jakby Facebook nie jest popularny, nie jest najczęściej używanym narzędziem, no ale jeżeli ktoś jest na przykład Polakiem, jedzie sobie do Chin, nie wiem, na przykład tam pracuje, albo na jakąś wymianę, jest studentem i tak dalej, czy po prostu jest gdzieś tam w podróży, no to wiadomo, że około chyba 90% Polaków ma gdzieś tam konto na Facebooku założone, więc możemy sobie sprawdzić akurat Polaków, którzy są obecnie w Chinach, tak samo, znaczy akurat w tej miejscowości. Tak samo, jeżeli mamy kogoś, kto jest Amerykaninem, też możemy sobie sprawdzić, ilu obecnie Amerykanów jest w mieście Wuhan. Tutaj, jak widzisz na ekranie, jesteśmy w menedżerze reklam i tutaj w tym miejscu ja już sobie wpisałem Wuhan, nie było łatwo, bo po wpisaniu tutaj Wuhan pojawia nam się lotnisko i wtedy sobie trzeba tą pineską upuścić w centrum tego miasta i tutaj można sobie zwiększyć jakby zakres, tak, tego promienia. I teraz wystarczy sobie tutaj wpisać w języku, wpisać sobie język na przykład polski. Akurat tutaj pokazuje, że jest Polaków poniżej 1000, czyli praktycznie może być tak, że w ogóle ich tam nie ma. Więc jak sobie wpiszemy język polski, to nam pokazuje, że na tym obszarze osób, które mają oczywiście ustawionego Facebooka w języku polskim, czyli osoby, które wyjechały z Polski, są w tej miejscowości, no to mamy poniżej 1000 osób. Jeżeli sobie zaś wpiszemy język angielski USA, no to już tutaj są wyniki trochę inne, czyli mamy 21 tysięcy, to są osoby, które mieszkają w mieście Wuhan, czy już jakieś informacje mamy o Amerykanach, którzy mieszkają. Oczywiście mogą być to jacyś studenci albo Chińczycy, którzy mają, nie wiem, uczą się na przykład języka angielskiego, amerykańskiego, aczkolwiek no, będzie to pewnie mały odsetek. I teraz sobie, jeżeli weźmiemy sobie osoby, które podróżowały w tej lokalizacji, to też już możemy mieć jakieś informacje, że było poniżej 1000 osób, czyli jakby jest to data, znaczy są to dane tak małe, niewielkie, że Facebook ich nie pokazuje. Ale jeżeli sobie na przykład weźmiemy osoby, które niedawno były, możemy sobie to wszystko posprawdzać. Więc niedawno w tej lokalizacji w Wuhan było 4700 Amerykanów, co też nam pokazuje jakby skalę i zagrożenie i tak dalej. Jeżeli byśmy sobie na przykład wzięli język francuski, bo wiecie też, że ten wirus pojawił się już też we Francji, no to mamy tutaj poniżej 1000 osób, więc jakby Amerykanów mieliśmy tutaj najwięcej, ale jak weźmiemy sobie wszyscy w tej lokalizacji, no to mamy potencjalny zasięg 1500 osób. Więc jest to na pewno jakaś informacja. Pokazuję Ci to, żeby pokazać, że tak naprawdę, czy to jest jak menadżer reklam na Facebooku, czy na przykład narzędzie Google, Keyword Planner Tool, gdzie wpisujemy sobie na przykład jakieś zapytanie i Google nam pokazuje, jak często osoby zadawały to pytanie w Google, no to możemy dzięki temu, tym narzędziom reklamowym, przy okazji sobie robić różnego typu badania, bawić się troszeczkę w statystyki, poznawać demografię danych miejscowości, danych państw. Chodzi tutaj oczywiście, Facebook to stworzył po to, żebyśmy mogli lepiej ustawić reklamę, ale przy okazji jest to też narzędzie badawcze, narzędzie dla socjologów, tak jak mówiłem, Google Keywords, czy nawet tutaj, tak możemy sobie bardzo łatwo zobaczyć, ile danych narodowości jest w danej miejscowości, w danym państwie. Jeżeli ten filmik Ci się podobał i chcesz więcej tego typu trików związanych na przykład z Facebookiem czy z Google, zasubskrybuj ten kanał i daj łapkę w górę. Dziękuję Ci za uwagę i zapraszam do kolejnych nagrań.